Cześć, z tej strony Mieszko Służewski, możecie mówić na mnie Manfredi. Zapraszam na brodate dźwięki. Witam w kolejnej części cyklu z testami harmonijek. Dziś przetestujemy chyba najdroższą dostępną na rynku harmonijkę. Jest to harmonijka 1847 Lightning. Nie umiem tego wymówić. Firmy Zydel. Posłużymy się standardową skalą ocen od 0 do 5, podobnie jak było w przypadku crossovera. Zmienimy tylko jeden podpunkt, ale o tym powiemy już w trakcie testu. Nie przedłużajmy, lecimy z testem. Pudełko tej harmonijki. Przyznam, że tutaj wiele mnie nie zaskoczyło. Dostajemy harmonijkę w takim kartonie Zydla, tu mamy jakieś podstawowe informacje, nazwę modelu i tak dalej. I do tego mamy takie pudełko. Przypomina to trochę pudełka, których Zydel używa do harmonijek 1847. W sumie żadne zaskoczenie, bo to jest model 1847, tylko że trochę się różni. Tu mamy sobie zawiasy. Pudełko w odróżnieniu od tych zwykłych nie jest czarne, tylko jest w takim ładnym niebieskim aksamitnym kolorze. No, wygląda to dość estetycznie, jest przyjemne w dotyku, ale obawiam się, że może być trochę niepraktyczne. To jest takie pudełko bardziej do postawienia w domu na półce niż do noszenia harmoniki ze sobą, bo nie wygląda to jakoś zbyt solidnie. Przypuszczam, że dość szybko by nam się to pudełko rozleciało. Do tego Zydel dołożył nam tutaj taką szmatkę. Wygląda to dość ładnie. Limited edition. Jakaś edycja limitowana szmatki. Instrukcja obsługi. Blues. Danke. Coś tam po niemiecku. Po angielsku też coś jest. Playing Introductions. O, mamy instrukcję, jak grać na harmonijce. I nawet mamy przykład prostej piosenki. Czyli ogólnie, jak ktoś by jako pierwszą harmonijkę sobie kupił tę harmonijkę, to mógłby od razu zagrać prostą piosenkę. Zaraz zobaczymy, co to za piosenka. Ale jak ocenia pudełko? No, jest ładne, ale obawiam się, że niepraktyczne, więc za pudełko dam, nie wiem, czy 3, czy 4. Dam w sumie 3, bo jest bardzo ładne, ale no niestety raczej i tak harmonikę musimy przełożyć do czegoś innego, jeśli chcemy z nią podróżować. Nie jest to duży problem, ale to taki mały minusik. A harmonika wygląda w ten sposób. Ogólnie pierwsze wrażenie tej harmoniki jest to, że jest bardzo, bardzo ciężka. Cała jest zrobiona z metalu. I co wyróżnia ten model na tle innych harmonijek? To jest chyba jedyna harmonijka na rynku, dostępna na rynku, fabrycznie, ze sklepu, która ma polerowane stroiki. Przez to powinny mieć dłuższą żywotność, powinno się trochę łatwiej grać. No już nie mogę się doczekać, żeby zagrać chociaż jeden dźwięk na tej harmonijce. Od tygodnia leży u mnie na półce i tak się nie mogłem doczekać trochę tego testu. Więc jaram się strasznie, że tak powiem. Sprawdźmy, czy ta harmonijka stroi. Harmonijki Zydla, z tego co wiem, są robione w stroju kompromisowym, czyli powinny nam grać zarówno dobrze akordowo, jak i pojedynczymi dźwiękami. No sprawdźmy. I na wdechu. No, tutaj nie mamy specjalnie akordu, ale...
jest nieźle. Jest nieźle, tutaj też są takie małe jakieś odstrojenia, ale to jest strój kompromisowy, więc można jej to wybaczyć, bo cała idea stroju kompromisowego jest taka, że jest to kompromis pomiędzy akordami a pojedynczym dźwiękiem. Zobaczmy jeszcze, jak tu gamma nam zabrzmi. Jest okej. 5 na 5. Nie mam tu się do czego przyczepić tak naprawdę. Harmonika brzmi nam perfekcyjnie. Głośność. Tutaj mi kamerzystka podpowiada właśnie, że bardzo głośna. Że wręcz głośna, że wręcz za głośna. Django też uważasz, że głośna, nie? Jak uważasz, że głośna, to postukaj ogonem w ziemię. Django uważa, że ta harmonika jest bardzo głośna. I tak faktycznie jest. To jest chyba najgłośniejsza harmonika, na jakiej grałem. Ostatnio testowałem crossovera i on był głośnym modelem, ale to jest po prostu... Ja nie grałem głośno teraz, ale ta harmonika jest mega głośna. Posłuchajcie. To chyba najgłośniejsza harmonika, na jakiej grałem, tak po wyjęciu z pudełka, no jest bardzo, bardzo głośna. Jeszcze jakby tu dołożyć drugą warstwę płytek strojkowych, zrobić tak zwane double reed plates, to przypuszczam, że słychać by mnie było na drugim końcu Polski. Naprawdę mega głośna harmonika. Głośność, no oczywiście 6 na 5 w zasadzie bym tu dał, bo nie grałem w życiu na tak głośnym instrumencie. To jest po prostu, głośność jest poza skalą. Sprawdźmy, jak harmonika radzi sobie z obniżeniami na niskich kanałach. No jest nieźle na dwójce. Trójka. Perfekcyjnie. Tu nie mam się do czego przyczepić. Naprawdę wszystko, czego byśmy chcieli od harmoniki, to tutaj jest. Trzeba żadnej regulacji. 5 na 5. Zresztą zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. W końcu to jest, kurczę, harmonika za prawie 500 zł, więc no nie jest to tani instrument. Zobaczmy obniżenia na wysokich kanałach. Zobaczmy jeszcze czwórkę i szóstkę. Czwórka, szóstka, nie ma się do czego przyczepić. Wydech. Ósemka, perfekcyjnie. Dziewiątka, perfekcyjnie. Dziesiątka. No, tutaj bym ją trochę chyba podregulował. Nie jest źle. To bardziej wynika z tego, że ta harmonika jest tak głośna, że staram się grać na niej ciszej i przez to starałem się to zagrać no dość cicho, mimo że to brzmi głośno, paradoksalnie. I dlatego to obniżenie mi tam nie wchodziło. W każdym razie za tą dziesiątkę uciąłbym jeden punkcik i 4 na 5 tutaj nam. Bo mogłoby być lepiej. No da się to na pewno poprawić później. To nie jest jakiś duży problem. Sprawdźmy, jak na fabrycznej harmonice za 500 zł wychodzą techniki takie jak overblow. Tak naprawdę nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby harmonika po wyjęciu z pudełka grała na tyle dobrze, żeby nie trzeba było jej i tak poprawiać i regulować pod siebie. No ale może się zdziwię. Sprawdźmy, szósty kanał. Wow, ona gra tak jak regulowana harmonika, która przeszła, znaczy szósty kanał tak gra. Piąty. Czwarty. No czwarty minimalnie do regulacji, ale
tak naprawdę czasami jak dawałem komuś do regulacji harmonijkę, to i tak musiałem ją delikatnie poprawić. Ale ten piąty i szósty kanał jest po prostu, ja tutaj nie muszę tego poprawiać. Fabryka to zrobiła tak dobrze, że szok. Szok. Sprawdź może overdraw. Nie jestem specjalistą od tej techniki, ale zobaczmy, czy w ogóle on się odezwie tutaj. Overdraw na siódmym, fabrycznie. Nie no, jestem w ciężkim szoku. Naprawdę za overblowy po wyjęciu z pudełka. No w zasadzie sprawdzę jeszcze ten czwarty. Z jednej strony, no, idealnie nie jest ten czwarty, ale to jest jeden kanał, który wystarczy delikatnie poprawić, a nie spotkałem się z harmoniką, która tak gra po wyjęciu z pudełka. 5 na 5 za overblowy z czystym sumieniem tutaj daję piąteczkę. Nawet na pierwszym wchodzi. Jeszcze nie umiem zagrać go na pierwszym, tylko tak oszukuję, że go gram tak. Ale nie, naprawdę jest rewelacyjnie pod tym względem. Wygląd. To jest nowy aspekt, który chcę włączyć do oceny harmonijek, ponieważ stwierdziłem, że wygoda serwisowania jest trochę bez sensu, bo w zasadzie poza jednym modelem, czyli Marine Band Classic, gdzie ta harmonika jest zbijana gwoździami, to w zasadzie wszystkie harmoniki się tak samo wygodnie serwisuje. Czyli po prostu się odkręca śrubki i mamy dostęp do wszystkiego. Dlatego zmieniłem ten podpunkt na wygląd. Jest to bardzo subiektywna sprawa, czy nam się coś podoba, czy nie. No ale nie da się obiektywnie ocenić harmoniki, dlatego ten test jest subiektywny. No jeśli chodzi o wygląd, to tutaj znowu, jak dla mnie, jest poza skalą. To jest kawał po prostu pięknego instrumentu. Te płytki, spróbuję to pokazać, bo one są trochę inne niż w oryginalnym 1847. Trochę się palcują, ale to tego nie da się uniknąć, ale mają ten grawer, mają po prostu inaczej wykonany, są z innego metalu, no są po prostu inne i są jeszcze otwarte tutaj na bokach, dlatego ta harmonika jest taka głośna. Harmonika moim zdaniem jest przepiękna, jeszcze to pudełko, które tak nisko oceniłem, bo jest niepraktyczne, ale wizualnie na półce Mistrzostwo Świata. I do tego ta szmatka z nadrukiem. Ja tutaj, jeśli chodzi o wygląd, mówię 6 na 5. Znowu poza skalą. Tak naprawdę. No może 5 na 5. Już nie oszukujmy aż tak. W jednej kategorii dostała tutaj więcej niż powinna. Czy nie tyle więcej niż powinna, co więcej niż przewiduje skala. Ale tam byłem naprawdę bardzo miło zaskoczony. Podatność na modyfikacje. No, żeby sprawdzić podatność na modyfikacje, no to musimy tę harmonikę zmodyfikować. Tak naprawdę tylko poprawię ten czwarty kanał, bo reszta tutaj nie wymaga żadnych modyfikacji, więc biorę się za poprawki i widzimy się za moment. Harmonika jest już po regulacji, która zajęła mi dosłownie moment. Tak naprawdę więcej czasu spędziłem na tym, żeby ją rozkręcić, aż musiałem wziąć większy śrubokręt, bo mniejszym śrubokrętem się nie dało, była bardzo porządnie skręcona. A regulacja polegała tak naprawdę na leciutkim dogięciu tego czwartego kanału i już teraz. W zasadzie nie wiem, co tu więcej powiedzieć, bo ta harmonika no, nie wymaga modyfikacji. Ona przychodzi już w tak dobrym stanie, jest tak dobrze wyregulowana, że no, ta modyfikacja to jest w zasadzie formalność. Więc za podatność na modyfikację 5 na 5 no, jest naprawdę, mówię, nie wymaga modyfikacji, a już jak trzeba coś poprawić, to jest dosłownie chwilka.
jak leży w gębie. Kolejny punkt naszej oceny. No, harmonika leży w gębie tak jak każdy wyrób z serii 1847, czyli kwestia gustu. Ja osobiście lubię ten kształt harmoniki, więc mi leży w gębie. Leży mi w gębie bardzo dobrze, ale dam tutaj mały minus za metalowy korpus. Ale to jest, mówię, to jest bardzo subiektywna ocena, ponieważ to wielu harmonikarzom to nie przeszkadza. Ja osobiście najmniej lubię metalowe korpusy. Wolę plastik lub drewno. Ten metal jakoś, nie wiem jak to opisać, boli mnie w zęby po prostu. Za bardzo rezonuje i no, nieprzyjemnie mi się gra na metalowych harmonikach. Chociaż ta jest o dziwo akceptowalna wyjątkowo. Ponieważ przykładowo mam gdzieś harmonikę Tombo Aerorit. No to na tym w ogóle nie potrafię grać. Na tej się bardzo przyjemnie gra, mimo tego, że ma metalowy korpus. Możliwe, że jakbym tego zmienił na drewniany, to już by była, że tak to ujmę, harmonika idealna. Tylko pewno byłaby trochę cichsza. W każdym razie za korpus 4 na 5, minus 1 za metalowy korpus, bo no, po prostu osobiście nie lubię metalu, wolę jazz. Sorry, napijmy się. Dobra. Suche żarty suchymi żartami. Ostatni punkt. Nie wiem, czy najważniejszy, czy nie najważniejszy. Brzmienie. A brzmienie może ocencie sami. Zabrzmienie 5. Nie mam się do czego przyczepić, bardzo, bardzo mi się podoba to brzmienie. No mówię, jedyne co to ten metalowy korpus, ale to kwestia indywidualnych preferencji. Podsumowując, jest to harmonika prawie idealna. W naszej punktacji wyszło 47 punktów na 50. Biorąc pod uwagę tutaj jeden punkt, który harmonika straciła za moje indywidualne preferencje, czyli metalowy korpus. Drugi punkt, który straciła, a w zasadzie dwa, za pudełko, bo jest bardzo niepraktyczne. No i te dwie rzeczy da się poprawić, bo pudełko zawsze można sobie zmienić, można kupić inne. Ja wiem, Zeidl ma na przykład bardzo fajne takie skórzane etui, które są dość praktyczne. Można też dokupić etui takie, jak miała harmonika Crossover. Wiem, że takie etui można też kupić pojedynczo. Korpus w tej harmonice też da się zmienić na drewniany i może to kiedyś zrobię i będę miał harmonikę praktycznie idealną. Czy jest tu jakiś kruczek? No jest, cena. Ta harmonika aktualnie kosztuje 490 zł. Ta cena może gdzieś tam w przyszłości się zmieni w jedną lub drugą stronę. Trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Czy jest to dużo, czy jest to mało? Musicie sobie odpowiedzieć na to pytanie sami. Mi ta harmonika szczerze przypadła do gustu i to nawet bardzo. Jakby była wersja z takimi stroikami, ale drewnianym korpusem, to nawet nie wiem, czy nie wziąłbym całego zestawu. Bo należy mieć na uwadze jedną rzecz. Jak kupimy sobie harmonikę taką zwykłą, powiedzmy, nie wiem, wersję 1847 Classic za 300 zł, do tego oddamy ją komuś, kto reguluje harmoniki, nie wiem, sałacie, ktokolwiek, do regulacji, do polerowania stroików, no to z pewnością nie wyjdzie nam taniej niż ta harmonika. Więc to, mając na uwadze te aspekty, że to jest harmonika, która fabrycznie po wyjęciu z pudełka tutaj 5-6 kanału nie ruszałem i ona overblowy gra tak. I overdrawy. Jest naprawdę, jestem mega, mega pozytywnie zaskoczony. A jeśli chcecie kupić tę harmonikę lub jakąkolwiek inną,
to link możecie znaleźć tutaj w opisie do sklepu Tomka Kamińskiego, od którego tę harmonijkę kupiłem. Z pewną zniżką, aczkolwiek nadal było drogo i nadal to jest najdroższa harmonijka, jaką kupiłem i jaką mam w swoim zestawie. W każdym razie pod spodem macie link do tego modelu i kod zniżkowy na cały asortyment w sklepie harmonika.com. Kod zniżkowy upoważnia do zniżki 5%, tak jak mówiłem, na wszystko do końca lutego. Więc jak się pośpieszycie, to możecie jeszcze sobie kupić przed walentynkami nową harmonijkę. To na pewno będzie dobry zakup, bo nowa harmonijka zawsze jest dobrym zakupem. No chyba, że jest to Silver Star, ale nie kupujcie Silver Stara, nie? Zresztą chyba u Tomka nie ma Silver Starów aktualnie. Może jakieś ostatnie sztuki na promocji, ale nie polecam. A 1847 Lightning polecam, tylko tak jak mówię, no niestety boli w kieszeń. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Harmoniki w dłoń. A właśnie, jeszcze na koniec, bo zapomniałem. Tutaj mamy dołączone jakieś instrukcje, jak grać. Tu mamy pokazane, jak zagrać akord, jak zagrać pojedynczy dźwięk, jak zagrać tone blockingiem. I mamy taby. I zobaczmy, co to za taby. Spróbujmy to zagrać. Dodam, że nigdy nie grałem tego utworu. No ale zawsze musi być ten pierwszy raz.